Tak, razem z dr Ewą Konarską-Kuszewską od 20 lat zajmujemy się diagnostyką i leczeniem pacjentów z wrodzonymi ubytkami w przeglądzie międzyprzedsionkowej, a nasza działalność jest poświęcona osobom, które są już w wieku, są pełnoletnie, są w wieku dojrzałym, powyżej 18 roku życia, z przebytymi najczęściej incydentami zatorowości obwodowej, która skutkuje udarem mózgu albo innymi konsekwencjami niedokrwiennymi. A czy jest to poważne schorzenie samo w sobie? Szacuje się, że około 20% osób może mieć ubytek w przeglądzie międzyprzedsionkowej, taki jak drożnootwór owalny, czyli jest to pozostałość rozwojowa umożliwiająca przepływanie krwi utlenowanej od matki do krążenia tętniczego płodu. Taki ubytek, taka przetoka ulega zamknięciu w ciągu pierwszych miesięcy, nawet do 2 lat po urodzeniu się dziecka. Natomiast te szacunki związane z występowaniem osób dorosłych, tak jak wspomniałem, nawet sięgają 20%, przy czym z naszej obserwacji wynika, że kilka procent, nawet około 2% pacjentów, czy może populacji, może mieć ubytek na tyle istotny pod względem wielkości przecieku przez ten właśnie kanał, czy przez ten ubytek, że może on skutkować objawami klinicznymi w postaci udaru niedokrwiennego mózgu, w postaci ciężkich migren, w postaci zespołu platypnea ortodeoksja, czyli zaburzeń równowagi po pionizacji, w postaci choroby Kessonowej, może to mieć też wpływ na bezdech senny i kilka innych jednostek chorobowych, których w chwili obecnej zaczyna się wiązać właśnie z występowaniem drożnego otworu owalnego. I to się leczy operacyjnie, tak? Można leczyć zabiegowo, to znaczy to nie do końca jest tak, że jest to po prostu, że kogoś rozpoznajemy i od razu pacjenta kwalifikujemy do takiego zabiegu, dlatego że decyzja o wykonaniu zabiegu jest poprzedzona dokładną diagnostyką kardiologiczną, czyli stwierdzeniem, że faktycznie ten ubytek istnieje, oceną ryzyka, jakie może ze sobą nieść, ponieważ nie każdy niewielki ubytek tak naprawdę jest uzasadniony pod względem interwencji. Mogą być ubytki, w których średnica jest około tego kanału, około 1-2 mm, a bywają takie, które się otwierają do 1,5 cm. Objętość krwi jest znacząco różna u tych pacjentów, która może przepływać z prawego do lewego przedsionka. To jest jakby jeden element, czyli tej oceny kardiologicznej. Drugi bardzo ważny element to jest oceny ryzyka i objawów neurologicznych, najczęściej neurologicznych, czyli na przykład przebytego przejściowego niedokrwienia mózgu, przebytego udaru, bardzo ciężkich migren, czy jakichś innych zespołów objawów. Mogą to być również zatorowości obwodowe, ponieważ jeżeli skrzeplina powstanie w układzie żyły głównej dolnej, ja myślę tutaj głównie o na przykład żylakach kończyn dolnych, ale również w obrębie miednicy, przepłynie do prawego przedsionka i przedostanie się przez taki ubytek, jeżeli sobie wyobrazimy, że ta zastawka otwiera się do blisko centymetra, to nie trudno sobie wyobrazić, że taka 2-milimetrowa skrzepina może przepłynąć z prawego do lewego przedsionka i następnie krążeniem tętniczym popłynie czy to do mózgu, czy na obwód, to może dać już bardzo konkretne objawy niedokrwienne. I ta ocena objawów klinicznych, przebyty czy historii jest tym elementem jakby nawet dla nas kluczowym, jeżeli chodzi o kwalifikacje do zabiegu. I po podsumowaniu całości, po współpracy, którą my nazywamy takim zespołem neurologiczno-kardiologicznym, możemy go nazwać HARTIM-em, PFO-TIM-em, w konsultacji specjalistów z 2, czasem 3 specjalizacji, podejmujemy decyzję o wykonaniu zabiegu. Czyli to nie jest tak, że każdy pacjent, który ma stwierdzony ubytek albo podejrzenie ubytku, to od razu myślimy o tym końcowym etapie. Dla nas najważniejsze jest wypracowanie optymalnej metody leczenia dla pacjenta, nie z perspektywy wykonania jakiejś procedury teraz, tylko z perspektywy całego życia tego chorego, dlatego że są to często osoby młode i
jeżeli podejmiemy decyzję o zabiegu profilaktycznym, to zarówno pacjent, jak i my musimy być przekonani o tym, że jest uzasadnienie do wykonania takiego zabiegu. Kiedy już pacjent leży na stole, bo został zakwalifikowany, tak. Pan jako kardiolog inwazyjny zaczyna, z tego co obserwowaliśmy, zakładać różnego rodzaju rurki, cewniki itd. Jak wygląda taki zabieg? Zabieg wykonywany jest w pracowni kardiologii inwazyjnej. On jest wykonywany w warunkach pełni sterylnych, czyli wszystko to, co dotyka pacjenta w jakikolwiek sposób, jest sprzętem jednorazowym, jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Czyli pacjent jest może niewielką dawką leku uspokajany i cały zabieg tak naprawdę bez dużego dyskomfortu możemy przeprowadzić, tylko znieczulając skórę w okolicy pachwiny. Największym dyskomfortem dla pacjentów jest wykonanie badania przez przełykowego, tego, które musimy wykonać w dwóch momentach zabiegu, nie przez cały czas trwania, tylko w takich dwóch kluczowych momentach zakładana jest głowica przez przełykowa. I tutaj już główne skrzypce gra wtedy pani doktor Ewa Konarska-Kuszewska. Pani doktor gra w zasadzie główne skrzypce przez cały proces, zarówno kwalifikacji, diagnostyki, czasem kontroli. Jesteśmy zespołem zupełnie na równorzędnych prawach od 20 lat i te zabiegi wykonujemy wspólnie. Natomiast faktycznie to są kluczowe elementy, w których sprawdzamy prawidłowość przejścia przez ubytek, a po implantacji okludera prawidłowego jego położenie, stabilność. I nie da się ukryć, że echokardiografista z bardzo dużym doświadczeniem, jeżeli chodzi o wykonywanie takich zabiegów, jest po prostu bezcenny. Zarówno dla mnie, jako dla operatora, ale też dla pacjenta, do którego na koniec bezpieczeństwo jest tak naprawdę kluczowe. Wróćmy jednak do tej pachwiny, w której pan zaczyna od wykonania nacięcia, a później wprowadza do ciała pacjenta różne elementy. Tak. Tak jak wspomniałem, zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, czyli pacjent tak naprawdę nie czuje tego momentu nakłucia, może mieć jakieś minimalne poczucie dyskomfortu związane z wprowadzaniem cienkich, bo ponieważ średnica takich cewników waha się między 2 do powiedzmy 4 mm, czyli stosunkowo cienkich cewników, które jakby tworzą coś, co my nazywamy dostępem naczyniowym, czyli takie formę wrót, przez które następnie możemy wykonywać cały zabieg. One mają specjalne zastawki hemostatyczne, czyli nie dochodzi do wypływania krwi i przez taki dostęp wprowadzamy następnie odpowiednie prowadniki, przez którymi przechodzimy z prawego przedsionka do lewego przedsionka, przechodzimy przez ten otwór owalny, następnie wprowadzamy specjalną koszulkę transeptalną, czyli taki długi cewnik przechodzący, sięgający od pachwiny aż do lewego przedsionka, przez który możemy wprowadzić okluder, czyli ten nasz taki, tą zapinkę, którą otworzymy częściowo w lewym przedsionku, dysk lewoprzedsionkowy i w prawym przedsionku, zamykając połączenie między tymi dwoma jamami. To przypomina taką parasoleczkę, która w tym cewniku się znajduje złożona. Parasolkę, tak jest panie redaktorze, albo podwójny dysk. Jest to bardzo ciekawy materiał o pamięci kształtu, stworzony z nitonolu, substancji, która pamięta, czy może pamiętać po odpowiednim oczywiście technicznej obróbce, pamiętać swój kształt, czyli on jest chowany do bardzo wąskiego cewnika, a po otwarciu przybiera kształt takich dwóch połączonych dysków albo parasolki, w zależności od tego, jakiego określenia, powiedzmy, porównania potrzebujemy. Więc później jeszcze mamy tę kontrolę, czy wszystko jest w porządku? Na dwóch etapach zabiegu wykonujemy kontrolę, czyli w momencie przejścia przez ten ubytek. Implantacja odbywa się pod skopią rentgenowską i po implantacji zawsze sprawdzamy zarówno w skopii, jak i w badaniu echokardiograficznym przez przełykowym prawidłowe położenie, jego stabilność, wszystkie takie elementy jakaś zależność między strukturami serca, czy to wszystko odpowiada temu, co zaplanowaliśmy. Jeżeli tak jest, możemy ten okluder odłączyć. Na każdym etapie zabiegu możemy się wycofać, nawet po implantacji takiego okludera, jeżeli stwierdzimy, że jest cokolwiek, co nie odpowiada, czy nie spełnia naszych wymagań, możemy ten okluder wycofać, założyć mniejszy, założyć większy,
Zdarza się to niezwykle rzadko, wręcz powiem, że zwykle przed rozpoczęciem zabiegu mam już dokładny plan, jakiego typu okludę byśmy chcieli wszczepić. Natomiast taka możliwość zawsze istnieje. I po jakim czasie pacjent może opuścić oddział i wrócić pacjent do domu? Pacjent rutynowo opuszcza oddział na drugi dzień, czyli zostaje na noc, jest przyjmowany do południa. Zabiegi są wykonywane wczesnym popołudniem albo po południu i na drugi dzień pacjent może wyjść do domu. Panie doktorze, ile team Konarska-Kuszewska Węglarz przeprowadzili takich zabiegów przez te 20 lat? Po wykonaniu 1000 zabiegów przestaliśmy je liczyć rutynowo. Teraz liczymy, że jest około ponad 2000 zabiegów. Kilka takich poważnych, kilka tysięcy chorych było diagnozowanych. Tak to mniej więcej wygląda. 20 lat na medycynę to jest bardzo duży przeskok technologiczny. Czy również w przypadku tych zabiegów coś się zmieniło? Czy coś się unowocześniło przez te 20 lat? Czy jest to tak świetna procedura, która się przez te wszystkie lata sprawdza? Przez 20 lat, jeżeli byłaby procedura, która nie podlega rozwojowi, zarówno pod względem doświadczenia operatora, jak i samych typowo sprzętu, no to wydaje się to być troszeczkę niepokojące, dlatego że faktycznie 20 lat w medycynie to bardzo dużo i to, co możemy powiedzieć, to z naszego punktu widzenia zmieniły się dwa aspekty. Jeden aspekt to aspekt doświadczenia, nie tylko naszego, bo to jest doświadczenie wszystkich operatorów w Polsce, którzy wykonują tego typu zabiegi. Czyli zabiegi z początkowych blisko półtorej godziny są wykonywane dużo krócej. Zabiegi, które wymagały pełnego monitorowania echokardiograficznego, w zasadzie to echo możemy ograniczyć tylko do dwóch etapów. I zabiegi wykonujemy w zasadzie w znieczuleniu miejscowym przy niewielkiej sedacji. Pozwolę sobie tutaj na taką dygresję, ponieważ często pacjenci pytają, czy możemy być uśpieni, czy moglibyśmy tak naprawdę zupełnie spać i nie wiedzieć, co się dzieje. Tak, a żeby wykonać to w pełni bezpiecznie, tak naprawdę powinniśmy pacjentom zabezpieczyć drogi oddechowe, ponieważ na chwilę zakładamy im głowicę, ponieważ to tylko mają częściową sedację, mają zachowany odruch wymiotny i kaszlowy. Nawet jeżeli pacjentom to przeszkadza, to po założeniu głowicy od razu kaszlą. Ryzyko jakiegokolwiek zachłyśnięcia się jest tak naprawdę znikome. I przez te wszystkie lata przy takim podejściu nie mieliśmy odpukać, prawda, jakichś problemów związanych na przykład z zachłyśnięciem się pacjenta wynikającym z tego, że jest zbyt mocna sedacja. Czyli to całe spojrzenie pod względem opieki nad pacjentem, przeprowadzenia tego zabiegu tak, żeby był on wykonany z jak największym zarówno komfortem, ale przede wszystkim bezpieczeństwem dla pacjenta. To można powiedzieć, że to jest na pewno to 20 lat. I drugim aspektem jest kwestia dostępności sprzętu, czyli to ten sprzęt, którym my wykonujemy zabiegi, to jest sprzęt, który nie tylko jest bardzo bezpieczny, nie tylko jest łatwy w pewien sposób w obsłudze, bo to też ma znaczenie, jest możliwość usunięcia go w przypadku, jeżeli nam cokolwiek nie odpowiada, jeżeli chodzi o implantację. Ale dodatkowo jest pokryty substancją, która nie uwalnia niklu. Czyli dla osób potencjalnie uczulonych na nikiel, to uwalnianie niklu, niezależnie czy to jest kontrowersyjne z punktu widzenia naukowego, czy nie, czy taki mechanizm istnieje, jest wykluczony. Jest do tego wszystkiego optymalizacja wielkości tych cewników. No my obecnie używamy tych cewniczków w wielkości około 3 mm. Jesteśmy w stanie wykonać zabieg u większości dorosłych osób. Czas pobytu w szpitalu, jednodobowa hospitalizacja. Więc można powiedzieć, że na przestrzeni tych 20 lat w wielu aspektach dokonał się dosyć duży postęp. A o tym wszystkim opowiadał dr Przemysław Węglarz, kardiolog inwazyjny. Dziękuję panie doktorze. Bardzo dziękuję.